Kto rano wstaje? Poranny program Radia Vox FM zgodnie z zapowiedzią. Przenosimy się teraz do Irlandii, na Zieloną Wyspę. Tam Tomasz Wybranowski, dziennikarz mediów polonijnych. Witamy serdecznie, dzień dobry. Witam, Katarzyna, cię krótko. I ja też witam. Jeszcze Tomek jest ze mną. Tak. No, witam. Szczerze zazdrościmy, bo w Irlandii dzień wolny od pracy, prawda? Po pierwsze dzień wolny od pracy, Tomasz i Katarzyna, super. A po drugie bardzo ciepło, teraz w Dublinie bezchmurne niebo, około 12 stopni na plusie. No bomba po prostu, no. Czyli nic tylko świętować. Dużo rzeczy się na świeżym, na wolnym powietrzu odbywa? To znaczy praktycznie cała Irlandia świętuje na powietrzu. Powód jest prosty. Irlandczycy, podobnie jak Polacy, lubią się grupować, kiedy jest czas ku świętowaniu. W ogóle większość Irlandczyków twierdzi, że pod kątem miłości do dni wolnych od pracy, świętowania, szodujemy chyba w Europie, czyli Irlandczycy i Polacy. Poza tym to, o czym się mówi w Polsce, czyli zakaz palenia, w Irlandii to już obowiązuje od prawie 10 lat, więc tak naprawdę ci wszyscy, którzy bywają w pubach, restauracjach, barach i tak dalej, co 15-20 minut wychodzą na zewnątrz po to, aby uzupełnić braki nikotynowe, niestety. A jak to świętowanie wygląda? Czy rzeczywiście od samego rana coś się dzieje, jakiś wielki ruch na ulicach? To znaczy, Kasiu, opowiem, że od 10 dni wielotysięczne tłumy turystów i Irlandczyków zza Wielkiej Wody, z Australii, z Nowej Zelandii zmierzają do Dublina. Wielu Irlandczyków mówi tak, że Dzień Świętego Patryka w Dublinie jest tak ważne dla Irlandczyków, czy osób, które mają w sobie choć kilka procent irlandzkiej krwi, tak samo ważne jak dla wyznawców Allaha pobyt w Mekce w czasie Ramadanu. I wszystko jasne. A tej irlandzkiej krwi, chociażby kropli, to chyba na całym świecie całkiem sporo, bo Irlandczycy, zdaje się, nie świętują tylko i wyłącznie w Irlandii, ale na całym świecie urządzane są przeróżne parady. My tutaj pod sobą mamy taki bar irlandzki, który będzie pewnie już bardzo... Już słychać, że coś tam się dzieje. Już słychać? Bardzo głośno na pewno będzie wieczorem. Irlandczycy twierdzą, że tak naprawdę Amerykę zbudowali Polacy i Irlandczycy, tylko niestety na przełomie XX, XXI wieku Ameryka zapomniała o tym. Już świętuje się hucznie, patrzyłem na internecie, w Australii i w Nowej Zelandii. Są również puby, tu taka ciekawostka, prowadzone przez Irlandczyków w Bangkoku. Również moi dobrzy znajomi przygotowują się do świętowania, to są rodowici Hiszpanii z Wysp Kanaryjskich, do święta Świętego Patryka. Poza tym praktycznie w każdym mieście jest wielka parada, oczywiście największa jest w Dublinie i tutaj każde z miast irlandzkich będzie miało swoich reprezentantów. Chcę również pochwalić naszą Polonię, przede wszystkim Polonię w Cork, prezes Piotr Słotwiński i Stowarzyszenie My Cork będą aktywni podczas parady w Cork. W tym roku pod nazwą rzeka Lee, która dzieli na dwie części, południową i północną, to malownicze miasto. Pojawi się warszawska syrenka, rybak z rybką. Również polska szkoła, Europejskie Centrum Pomocy i Wsparcia, również wolontariuszki wojsk z panią Agatą Łaszczyńską na czele, będą paradowały i paradowali w Limerick. Podobnie w Waterford za sprawą Stowarzyszenia Waterpol. Także również na tej niwie zabawowo-siestowo-patrykowo jesteśmy aktywni. A tak naprawdę na pewno zapytacie mnie o to, dlaczego akurat dzień 17 marca. Powód jest prosty. Dlaczego właśnie chcieliśmy zapytać, czy przy tym całym zamieszaniu i przy tych zabawach Irlandczycy pamiętają jeszcze, kim był naprawdę święty Patryk? Tomku, powiem ci, że mimo że Irlandczycy mają wielkie zamiłowanie do zabawy, muzyki, tańca, to jednak ważna jest również dla nich historia. Tak jak powiedziałem, dzisiaj przypada 1549 rocznica śmierci świętego Patryka. Stało się, święty Patryk odszedł na drugą stronę 17 marca 461 roku i w hołdzie swojemu patronowi Irlandczycy na całym świecie właśnie obchodzą hucznie każdą rocznicę.